Dzisiaj to było kolejne rozpoczęcie sezonu wielkanocnego, motocyklowego wielkanocnego, międzynarodowe, ze Słowacji, z Czech, z Polski. Było to wsparcie fundacji fascynujący świat dziecka. No i z kumplami się przyjechali, żeby pożegnać zimę, no i spotkać się. Tak, zawsze tradycja, chyba 15 rocznik jest. No i chcemy nadal robić te imprezy, bo ludzi dużo jeździ. Ludzie już tak oczekują te wiosnę, że się będzie palić burowcówkę. Życzyć mało wypadków, żeby było, żeby bezpiecznie wszyscy jeździli, dobrej pogody, fajnych wypadów, wycieczek. Wstępnie chciałbym bardzo podziękować motocyklistom, że umożliwili tutaj testowanie dzisiaj, zaproponowali. Jest to bardzo szlachetny cel. Zbieramy na naszych podopiecznych głównie pieniążki, którymi są głównie dzieci chore na pas, to jest podobny zespół alkoholowy. Nasza fundacja jest z Goleszowa, jesteśmy tutaj jedyną taką w rejonie, która służy fachową pomocą, przede wszystkim fachową diagnostyką całozespołową, oprócz tego prowadzeniem terapii i dostosowanymi terapiami. Jesteśmy też fundacją, w fundacji mamy ośrodek psychologiczno-pedagogiczny, taką poradnię, w której oferujemy bardzo szeroki wachlarz usług, ale i też darmowych, dlatego kwestujemy, tak? Nie wszystko jest u nas płatne, zapraszamy do nas, ale i też polecamy to, jeżeli ktoś wie, gdzie można testować, to polecamy. Motocyklistom przede wszystkim bezpiecznej jazdy, tak? Bezpiecznego sezonu, jak wiemy, wypadków mamy dużo. Być może o motocyklistach chodzą błędne takie wiadomości, że to piraci drogowi, no jak widać nie tylko. Są to ludzie z empatią, którzy też pomagają, którzy są normalnymi ludźmi, a zamiast czterech kółek wybrali po prostu dwa.